Yo, cześć, Mordy Wujo James, nagrywam odcinek 30 grudnia, jeszcze chwilkę przed Sylwestrem, bo nie ma 24. I wymyśliłem sobie, że jest coś, co może normalnie być pietanką, creme de la creme, Clash Royale, a mianowicie TV Royale Areny numer 1, 2, 3, 4, ja myślę, że tam arena do 5 poziomu to może być paśmiechu z przewagą kupy. I może byśmy sobie obejrzeli ze dwie gry i zobaczyli, jak ta arena wygląda. Może być ciekawie. Chodź, zobaczymy. Skoczmy sobie na TV Royale. Jest arenka numer 1. Może po jakichś nikach zobaczymy, bo tutaj ogólnie, no, zero viewers, nikt tego nie oglądał meczu żadnego. Ja sobie jeden obejrzałem i może ja go sobie kliknę, bo znaczy obejrzałem. Zacząłem, więc zobaczmy, jak to wygląda, bo naprawdę tam mogą być takie zagrania, że się w pale nie mieści. Zobaczmy. Ok! Narożnik niebieski. Donovan czerwony, do deki similar podobny oczywiście, bo tam nie ma za wielu kart do kombinacji, ale zobaczmy. Giant na środku, support gobliny, Giant w odpowiedzi, wow, 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 strzapki dorzucone, nice, i mini pekka, dobrze, dobrze, dobrze to wygląda. Ok zagra też mini pekkę, zagrał, czyli obrona i atak na razie na zero, nie, dwa hity od Gianta do Donovana, Giant Donovana zrobił lepszą robotę. Pekka na zero. Co teraz? Aj! Fireball na zero. Eli od Donovana. Oj, to było zagranie. Nie mów, że rzuci strzałki. Uuu! Strzałki dorzucone. No i co on teraz zrobi? Mochaterka, muszkieterka na prawo leci. Ależ to Donovan zagrał. Fireball i... O! Ale Ok gra podobnie. Też goły fireball na wieżę poleciał. Oj, oj, oj. Teraz archerki gołe. Jak to skontruje? Okej. Okay. Jest rycerz. Nice. Na drugiej stronie lecą gobliny, ale to pierwszy level, także one tam to czupały się do wieży w sumie. Deep damage, rycerz na rycerza, no ale te spele gołe na wieży, kolejny spell. Nie wiem, czy on w ogóle załapał się na tą wieżę, no ale załapał się na rycerza. No ok, czy on tutaj coś wymyśli? Podobny, o jest goły giant leci, czy jest mini pekka u oka, czy on to zrobi? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Czy będzie mini pekka? Powinien. Jest! Tylko dlaczego ona jest tak daleko od tego gianta? Mogła być bliżej przecież. I ten dzięki temu Giant dwa razy szarpnął tą wieżę i jest przewaga. No tam mini pekka nie dolot. I teraz Giant. No ale to ani na moście, ani z tyłu. Tak w połowie, nie wiadomo. I Donovan znowu to samo. Fireball na wieżę. Goły fireball na wieżę. Zobaczymy, jak on to obroni teraz. O! Ale tutaj ten. Okej, to nie wiem, czy to był predict fireball, nie wiadomo na co, ale przestrzelony troszeczkę. Natomiast wieża oberwała mocno tego Gianta. Gobliny co nieco tam broniły. Strzałki na strzałki, no ciekawe, ciekawe. Minuta do końca, L razy 2, no może się zaraz zadziać. Tu padną chyba obie wieże. No, padną na pewno. Idzie, och, Giant, zobacz jaki support, leci, vamos. Muszkieterka jest na wieży. Tak jest, i po wieży, jeszcze nie. Giant, śmieszny. Ten po lewej uderzył chociaż raz, raz uderzył. Dwa. Fireball kończy wieżę, czy on był potrzebny? Chyba nie. Leci goła pekka. Strzałki na pekkę! No to był pomysł, nie najlepszy. Lecimy dalej, po jeden w wieżach. Tutaj już kłopoty chyba. Spamuje mocno Donovan wszystkim, czym ma te strzałki na Kinga i tylko na Kinga. Ciekawe. Jest mini pekka do obrony, także ten Giant padnie. Goły Giant, ok, na most. Na most, także na środek. On nie poszedł na wieżę, poszedł na... Co tu się dzieje z tymi fireballami? No normalnie masakra. Co tu się... A mini pekka na lewo jest na wieży, tak? Raz. Dwa. Dwa. Gramy dalej. Gramy dalej. Mini pekka na prawo nie broni jej, nie broni. Aaaa! Za późno! I o, Donovan to wygrywa. Jeszcze nie. Strzałki rzuci, prawda? On wie, że ma strzałki. On może je rzucić, albo fairbola. Wie czy nie wie? Przekalkulował to, czy nie? Męczy się z przeciwnikiem, specjalnie tak robi. Likuje eliksir, jest fireball wypiknięty. Broni fireballem tą muszkieterkę. What the fuck? Nie, 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 nie mów, że to okej wygra. To jest na wieży. Raz. Raz Giant na wieży. Okej, okay. Czemu nie rzuca strzałek? Tam jest 26 HP. Rzuć te strzałki, bro. O, bo rzucił. Rzucił strzałki do defensa. Oh my god, obie strzałki, obydwaj gracze, oh my god, co tu się dzieje? No fireball, Donovan, rzuć fireball na wieżę, zrób to! On rzucił na Kinga tego fireballa! Nie wiem, teraz Giant na most? Na środku, pakiet, dawaj! Wysoko, Giant, tak! Aaa, dobra, nie najgorzej, zobaczymy. Nie ma mini pekki i chyba okej, to wygra.
Nie przesajkluje do strzałek, nie zdąży. Rzuci je teraz. Okej. Okej. No cóż można było się spodziewać po tej arenie? No chyba, tego. Zobaczmy może jeszcze jedną grę. Poniku, albo Hoguś jest i BabyD, a tu jest chatka. Myślę, że można zobaczyć. Lock kontra Harry. Zobaczmy, to może być ciekawy mecz. Jest Hoguś i chatka u przeciwnika. Czy on będzie bronił Hoga chatką? Jest po 250 pucharków, to już jest poważny. Poważny. Tu są trzeci level Kinga kontra trzeci level Kinga. Zobaczcie, jaki speed dual pressure line. Strzałki jakie, wow! Keijinio postawiony, fireball w tego BabyD. On go przysunął. Target, range target towera. To proszę, a ten jaki fireball był! Wow! Do takiego fireballa to bym się nawet ja nie powstydził. Normalnie obie jednostki. No ciekawe, czy to było zamierzone, czy to wyszło z przypadku. Zobaczymy. Na 0 elixir grałem, chłopaki, na 0 eli. Zobaczmy, jak te spirkobiny mocnie atakują tą wieżę. Do defensa rzucony jest. Ten są miniony. Jak teraz to będzie bronił Her? Broni tego rycerzyka. Dobra, minionki na wieży, jakiś tam chip damage. Co teraz nam zrobi lock? Jak on to broni? Wysoko Goblin Hat, no ciekawe. Strzałki, Her gra na 0 eli. No zobaczcie, tymi spelami to oni grają tutaj mocno agresywnie na 0 eli. Masz spela, musisz go rzucić. Ciekawy cage przeciwnika, bardzo ciekawe. Chłopak powiedzieć to samo. Jeszcze Hoga nie widzieliśmy u Hera. On tutaj puszuje raczej goblinkami. I goblinki. I fireball w połowę tych goblinów i nic więcej. Ciekawy, bardzo ciekawy. No tutaj grubo. Lecimy. Jak on to będzie bronił, Lok? Z jednej strony BabyD, z drugiej Shrek. Jest Giant, a co z tym Shrekiem? Nie ma eliksiru, Shrek, raz, dwa, Shrek, trzy, Shrek, o, Houston. BabyD to nie jest najlepsza kontra na Gianta, on tam się doczłapie do tej wieży, nie ma Eli, Her. No i zobaczymy. Fireballem bronił te miniony, dwa miniony fireballem, okej. Okay. Teraz musi czuć Spear Gobliki, rzucił, o, to było dobre zagranie. No, pierwsze jako tako dobre zagranie. Ale tutaj widzę, że nie muszę mieć za dużo eliksiru. Trzeba ten eliksir, jak się ma, to od razu go użyć cały. Bo po co go trzymać? Fireball! Wystrzelony. Znowu nie ma eliksiru, Lock, tym razem. Chłopaki nie wiedzą. Chłopaki mają full eliksiru tylko na początku meczu, gdzie jest go po prostu za dużo. Tak, to nie. Ale tutaj cage odpowiedni do defensa, plus spirgi gobliny dorzucone. Może jakby poleciał teraz fireball. Nie, bez przesady. Tu musi iść na drugą stronę. Gobliny muszą iść na drugą stronę i zdobywa tam wieżę Lock. No zobaczmy. I fireball na wieżę. Tutaj chyba Her już bardziej wie, co zrobić z fireballami. Odpowiedź fireball goły, fireball na Kinga. Nie jest najlepszym zagraniem, to wiemy. Kolejny Giant agresywnie. Ale to jest Spear Goblinki plus wieża, plus BabyD. No. Ale ten King! Odpuszczony. Shrek dwa razy. Teraz na wieży jest jeszcze rycerz. Strzałki za mało. Rycerz, cały czas rycerz. Czy rycerz? Czy King? What? Rycerz! Lol. Jednak Lock. Nie zagrał. Per nie zagrał chyba ani razy Hoga. Miał w deku Hoga. Specjalnie wziąłem, żeby obejrzeć ten mecz, bo ma w deku Hoga. Zobaczymy, jak on go zagra. Nie zagrał Hoga ani razu. Tak wygląda TV Royal Goblin Station Arena numer 1. Tak to wygląda. Zacnie. Wspaniale. W następnym odcinku zobaczymy sobie TV Royal Arena numer 2. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę, ten odcinek wypuszczę albo w Sylwestra, albo w nowym roku. Także składam wam życzenia. Wszystkiego co najlepsze w nowym nadchodzącym 23. Najważniejsze jest zdrówko. Zdrówko. Pamiętajcie, zdrówko jest najważniejsze. Da radę jakoś, ale zdrówko musi być. No i z fartem. Dzięki mody. Pozdrawiam.